Co włożyć do koszyka? Symbolika potraw. Koszyk. Zwykle wiklinowy, wyścielony białą serwetką i przeozdobiony gałązkami bukszpanu, będącego symbolem nadziei. Jajka. Symbol życia, pamiątka odradzającego się życia. Wierzono, że dzielenie się jajkiem umacnia więzi rodzinne i korzystnie wpływa na relacje między najbliższymi. Z czasem, oprócz zwykłych jajek w koszykach zaczęły pojawiać się pisanki. Pierwsze pisanki zdobione były gorącym woskiem. Babka wielkanocna. Symbolizuje umiejętności, powodzenie i dostatek. Co ważne, musi być własnoręcznie przygotowana. Zajączek. Symbol wiosny i odradzającej się przyrody. Baranek. Baranek z ciasta chlebowego, cukru, czekolady lub marcepanu, a dawniej uformowany z masła, oznacza pokorę i łagodność. Sól. Symbolizuje oczyszczenie i prawdę. Kiedyś wierzono, że potrafi odstraszać zło. Chleb. Chleb jest symbolem godności człowieka. Włożony do koszyka ma gwarantować dobrobyt i pomyślność. Chrzan. Symbolizuje siłę fizyczną i witalność. Umieszczony w koszyku ma zapewnić zdrowie i sprawność. Wspomaga skuteczność innych święconych pokarmów. Ser. Ma zapewnić harmonię i zgodę między człowiekiem a siłami przyrody. Jest symbolem związku człowieka z przyrodą. Symbolizuje rozwój stada zwierząt gospodarskich, ponieważ wyrabiany jest z mleka krów, kóz i owiec. Wędlina. Oznacza dobrobyt i zamożność rodziny. Ma ona zagwarantować zdrowie i dostatek rodzinie. Do wielkanocnego koszyka wkłada się głównie wyroby wieprzowe, kawałek szynki lub kiełbasy, często własnego wyrobu.